inkwizytorów była dominikanami. I właśnie dominikanie musieli białe habity, czarne białe, nie? Moi drodzy, to jest replika 13-wiecznej szaty mieszczańskiej. Nie, znaczy inkwizytorskiej nie. Natomiast faceci w tym chodzili. Tak, faceci w tym chodzili. Tak, w czymś tak, no właśnie. Popkultura nam wciska różnego rodzaju wzorce na temat inkwizycji. Znaczy nie tylko inkwizycji, na temat wszystkiego dosłownie, tak? Jakikolwiek temat nie wzięli, byśmy polityka, religię, popkultura ma swoją wizję tego, którą nam wtłacza. Jak ktoś myśli w tych realiach, to on tego nie kupa. To nie jest ani rozróżnić, jest prawda, gdzie jest fikcja. Herezji zawsze towarzyszyły bunty. Znaczy, przepraszam, może nie zawsze. Ale historia zna takie bardzo przykre przypadki. Jak na przykład kwestia brata Dulcyna, frater Dulcino. Człowiek, mając całkiem, no jednak słuszny gniew o brak dyscypliny w kościele, on stwierdził, że on sobie założył własny kościół. I na sprawę się skończyła bardzo smutno, ponieważ z jakąś tam grupą swoich wyznawców, będąc atakowani przez władzę świecką, która no, upominała się o to, że jest chłopcem, pobyty ślandu, wyrywać z królestwa, gdzieś tam się musieli w górach zabarykadować, rabowali okoliczne wsie, żeby przeżyć, nawet bez chciwości, tylko im po prostu jedzenia brakowało, nie byli w oblężeniu, tak? I to doprowadziło do sytuacji, w której i herezja doprowadzała do tego typu sytuacji, gdzie ginęli ludzie i władza różnego rodzaju, zarówno kościelna, jak i świecka doszła do wniosku, że potrzebny jest urząd, który będzie starał się tego typu zamieszanie gdzieś tam w zarodku. Pokazać niejako Boga i relacje między Bogiem a nami, czy też działanie Boga w świecie, używa się tych obrazów, które są zaczerpnięte z świata rzeczywistego, realnego. Tym doświadczeniem niewątpliwie była i jest wojna. Dzisiaj ta wojna jest mniej, natomiast kiedyś ta wojna była chlebem codziennym. To było też ważne na początku konstytuowania, tak jak powiedziałem, narodu wybranego, kiedy on musiał wstrzelić się i zdobyć swoją tożsamość pomiędzy różnymi państwami, miastami, czy też różnymi, że tak powiem, plemionami. Nie było tam jakichś konkretnych, tak jak dzisiaj, umów międzynarodowych, jakbyśmy to mogli powiedzieć, na szeroką skalę. To były bardzo partykularne, że tak powiem, umowy dokonujące się pomiędzy poszczególnymi plemionami, które musiały być jakoś udokumentowane. Stąd między innymi porodzi się Pismo Święte Starego Testamentu. Jeżeli zwrócicie uwagę, w Piśmie Świętym Starego Testamentu mamy bardzo dużą ilość enumeracji, wyliczeń, nie? Jakie plemię ma prawo do jakiej ziemi. Jaki naród ma prawo do jakiej ziemi? Po co? Ponieważ jest to w jakiś sposób konstytucja konstytuująca bycie Izraela na tych ziemiach, a nie na innych i pokazująca jego prawo do tych ziem. Jakie jest zasadnicze prawo? Ta ziemia jest nasza, ponieważ tę ziemię dał nam Bóg. Stąd w Izraelu rodzi się niesamowity związek między takimi ideami jak Bóg, naród, ziemia, którą daje narodowi. Stąd też rozumienie szalom, pokoju, nie było rozumiane tylko i wyłącznie jako brak wojny, ale swoistego rodzaju jako dobra egzystencja narodu wybranego w danym obszarze ziemi. Bo Bóg im błogosławił, był szalom, był pokój, był dobrobyt. A więc życie w harmonii z Bogiem, które przekładało się na konkretne życie w świecie. Trzeba pamiętać, że w mentalności starożytnych, jeżeli mówimy o wojnie, nigdy wojna nie była kwestią typowo polityczną, ale przede wszystkim wojna oprócz tego elementu politycznego miała swoją płaszczyznę teologiczną. To znaczy zawsze konflikt między poszczególnymi szczepami, klanami, państwami, miastami wiązał się z wojną pomiędzy bóstwami opiekuńczymi. Tak naprawdę więc wojna to nie była wojna narodowi przeciw narodowi, ale była wojna bóstwa przeciw bóstwu. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezładem i pustkowiem. To Huwa Bohu jednym słowem określa swoistego rodzaju pomieszanie, chaos przerastający, nieuporządkowany, niesprzyjający życiu. Coś, co przeciwstawia się życiu. Wojna przeciwstawia się życiu. Musimy zwrócić uwagę, że opis stworzenia świata, pierwszy opis stworzenia świata, jest pisany na wygnaniu w Babilonie, kiedy Izraelici tracą, że tak powiem, swoją państwowość, tracą swoje państwo.
I kiedy zaczynają snuć refleksję, dlaczego tak się stało, doświadczają więc swoistego rodzaju chaosu, destruktywnych sił historii, które ich niszczą i powodują utratę ich tożsamości narodowej. Będąc zamieniani w Babilonie, będąc zmieszanymi z innymi narodami, kulturami, religiami, oni zaczynają w tym wszystkim ginąć. Stają się swoistego rodzaju cząstką chaosu. Chaosu, który pochłania ich jako naród Boży, który walczy przeciw nim, który ich gdzieś zniewala i doprowadza do nihilizacji ich świadomości narodowej. Oni znaleźli się w czymś takim. Było to typowe działanie najeźdźca agresora, który łącząc na ziemi obcej różne narody miał na celu pozbyć ich tożsamości. Oni tam oczywiście się poznawali, wchodzili w związki małżeńskie, przenikały się religie, powstawały synkretyzmy, stawali się słabi, nie mieli historii, nie mieli tożsamości, można było nimi manipulować. Ten chaos, o którym pisze Księga Rodzaju, jest mniej więcej odzwierciedleniem tej sytuacji, która dokonuje się na wygnaniu niewoli babilońskiej. Izrael znajduje się w chaosie pogrążonym w ciemności. Ale nad tym chaosem, dodaje autor wybrany, znajduje się Duch Boży, który się unosi. Duch Boży rozumiany jako moc Boża. Czyli mamy wielką wojnę wewnętrzną, duchową i wielką destrukcję wojenną, ale nad tym działaniem wojennym znajduje się Duch Boży, moc Boża, w której oni mają upatrywać niejako swojego ratunku i swojego wyjścia. Przekładamy to, kochani, na życie duchowe od razu. Pismo Święte jest po to, żeby mówić o doświadczeniu duchowym. My też znajdujemy się często w sytuacji chaosu, kiedy nam się w życiu wszystko wali, miesza, kiedy tracimy swoją tożsamość, swój cel. Jakie jest przesłanie? Nad wojną, która we mnie jest, znajduje się moc Boża. Od tej mocy Bożej, od Ducha Bożego zależy, czy ja pójdę za nim, czy nie, uporządkowanie i zwycięstwo. I rzeczywiście, zwróćcie uwagę, pierwsze dni stworzenia polegają na niczym innym, na polaryzowaniu świata, nazywaniu, oświetlaniu, dzieleniu, żeby ten świat uporządkować, czyli wszystkie rzeczy pomieszane postawić na swoim miejscu. Najpierw Bóg czyni światło. Kiedy jest światło, pojawia się olbrzymi chaos wód i potem Pan Bóg dzieli te wody na dolne i górne, czyli na niebo, jeżeli że w niebie jest ocean wielki i dolne, czyli to, co jest na ziemi wody, tworzy firmament, który je oddziela. Po co? Żeby stworzyć przestrzeń dla człowieka, porządku i dzieli. Zadaniem rycerza jest też dawanie świadectwa i utrzymywanie tej danej kultury. Nie wiesz, co robić ze swoim czasem? Otóż pilota do ustalenia za pomocy na różańcu. Nietypowe, tak? Powiedz szczerze, sam, zanim zostałem rycerzem, nie modliłem się często na różańcu. Nie samą modlitwą żyje człowiek. My jesteśmy po to, żeby służyć, czyli też uczynki miłosierne. Co do duszy, upominanie innych, upominanie również duchowieństwa, ale też uczynki miłosierne co do ciała, czyli pomaganie biednym. Wspomaganie namiotowe jadłodalni, wspomaganie więźniów. Jeden z naszych rycerzy jest byłym więźniem, byłem kryminalistą, można było powiedzieć. Teraz jeździ również po zakładach karnych, żeby podnosić na duchu i pokazać, że da się z tego wyjść. Wspieramy damy samotnej matki. No i teraz w czasach wojny na Ukrainie bardzo duże zaangażowanie. Mamy naszą parągię, mamy naszą nawet prowincję, ponieważ zakon jest nasz rycerzy jest ukształtowany zgodnie z układem Kościoła Powszechnego. Prowincja odpowiada Kościołowi danego kraju, więc mamy prowincję Polski, Ukrainy, jeszcze innych krajów. I mamy też ponad około 50 braci na Ukrainie, którzy cały czas tam są, cały czas walczą. Żaden z nich nie uciekł. A my ich wspomagamy. Wspomagamy ich rodziny, ich żony, dzieci przyjechały do Polski. Wozimy tam dalej. Wspomagamy też oczywiście innych uchodźców i wielu braci jest zaangażowanych w pomoc bratniom i pomoc potrzebującym ludziom z Ukrainy. Więc kolejne, działać. Jeśli nie wiesz, jak działać, właśnie taka reguła, taki etos rycerski może ci po prostu podpowiedzieć, jak działać. Dla tych ludzi Bóg, honor, ojczyzna to nie były jakieś czy hasła wypisywane na sztandarach. To było coś, czym oni żyli, tak? Ich wychowywano. Wychowywał dom, wychowywała szkoła, wychowywał kościół
i co też jest bardzo istotne, wychowywało harcerstwo, bo każdy z tych młodych ludzi, właściwie prawie każdy, był związany z przedwojennym harcerstwem. I tutaj podam wam kilka takich przykładów, które pokażą wam, jak wyglądały rodziny, jak to Bóg, honor, ojczyzna, jak każdego dnia właściwie to hasło wcielało w życie. To takie życiorysy. Ludzie, którzy wywodzili się z bardzo patriotycznych rodzin. Janeczka Wrzecka-Dora. Profesor Pierzun już w tej chwili nie żyje. Janeczka Wrzecka-Dora żyje do tej pory, skończyła w styczniu 100 lat. Ona była również z bardzo patriotycznej rodziny. Jej dziadkowie pracowali w szkołach. W szkołach, które jeszcze nie były polskimi szkołami. Jeden z dziadków był nawet więziony po 1905 roku, kiedy on w szkole zorganizował strajk uczniów. Ojciec Janeczki Różeckiej był oficerem Wojska Polskiego. Każdą niedzielę była jedna msza w kościele, na którą przychodzili właśnie harcerze. I to nie było tak, że każdy sobie przychodził, bo nie jest msza dla harcerzy, no więc oni przychodzą. Oni mieli zbiórkę w szkole i szli do kościoła w mundurach, w całą grupą. Bardzo często była jakaś orkiestra harcerska również i jeden z moich zaprzyjaźnionych kombatantów, są też już myślący, Sławek Pocztarski, opowiadał, jak to było dla nich niesamowicie istotne. To on miał wtedy, kiedy wstąpił do harcerstwa, on miał 7 lat, należał do zuchów i kiedy patrzył, on szedł w tym ostatnim szeregu, bo on był zuchem. Na początku szli nie najmłodsi, ale ci najważniejsi. I on marzył, że kiedyś on też będzie szedł w tym pierwszym szeregu. Wchodzili do kościoła, rozstępowali się ludzie, oni całą grupą dochodzili do ołtarza. Dla nich to było tak niesamowicie istotne. Ta wiara. Bardzo często powtarzali, że polska modlitwa to był również rodzaj walki, bo przecież w czasach zaborów nie można się było, zakazana była polska mowa, polska modlitwa, a przecież oni w kościołach modlili się po polsku. Ja to nazywam Harmonią. I teraz proszę kolegę, żebyś stał. Na sobie? Spróbuj. Wie, o co chodzi. Jak to się próbuje podnieść, łapy do siebie i kręca. Jest